Let's fuck shit. Let's Nie żyje Franciszek Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski. Zmarł w wieku 76 lat po batalii z nowotworem krwi. Był jedną z najbarwniejszych postaci w historii polskiej piłki. Większość z nas, kibiców futbolu, zapamięta pewnie Franciszka Smudę jako człowieka, który m.in. wprowadził widzew do Ligi Mistrzów. Ale zapamiętamy też mnóstwo cytatów z Franciszka Smudy, zabawnych anegdot z nim związanych, bo chociaż może dziwnie to zabrzmi, ponieważ te słowa wypowiadam w dniu śmierci Franciszka smody, to on też pewnie chciałby być tak zapamiętany. Nie jestem żadnym mesjaszem, ale w, w, lubię w, o coś walczyć, albo o Spadek, albo o mistrzostwo. Tak, no, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w meczach z Włochami. Czy nie wiem, ze Związkiem Radzieckim, z kim będziemy grali? Wystarczyło, jak zawodników testowałem, 5 minut czy 10 minut. Wystarczyło mi, jak po schodach wchodził, schodził. Jeśli miałbym wskazać jedno słowo, które idealnie opisuje karierę Franciszka Smudy, to byłoby nim szczęście. Ale na miano trenera szczęśliwego, czyli trenera fartownego, takiego, który Gdzieś rozstrzyga losy meczu w końcówkach spotkań, którego zawsze wspiera los w ważnych boiskowych bataliach, trzeba też zasłużyć, trzeba ciężko popracować. Żeby dojść do takiego momentu w swojej trenerskiej karierze, jak to miało miejsce, chociażby w meczu słynnym, już meczu przeciwko Brendby Kopenhaga, gdzie Tomasz Zimoch zbudował swoją legendę komentatorską, wykrzykując z siebie słynne frazy jedna za drugą. To trzeba się najpierw w tym miejscu znaleźć. Panie sędzio, to 93 minuta gry. Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku kończ ten mecz. Pamiętam mecz w Danii, jakby to było wczoraj. Widzew pojechał do Kopenhagi z bardzo skromną zaliczką, tylko 2 do 1 i tuż po przerwie przegrywał 0 do 3. Byłem jako kibic tak wściekły i tak bardzo nie mogłem tego upokorzenia znieść, że wyszedłem z domu. Usiadłem na ławce i słuchałem transmisji z tego spotkania, właśnie na tej ławce, transmisji płynącej z radiodbiornika mojego sąsiada, który mieszkał na parterze. Po jakimś czasie dołączyło do mnie kilku kolegów i słuchaliśmy tej transmisji razem. I to jest właśnie ten niesamowity moment w życiu kibica, gdy nie musisz być naocznym świadkiem czegoś, a dostajesz tak kosmiczną, niewyobrażalną skalę emocji. Widzę w, za sprawą Gola Pawła Wojtali w 88. minucie doprowadził do wyniku 2 do 3, który w myśl starych zasad, gdy bramki na wyjeździe liczyły się podwójnie w przypadku remisu, dawał mu awans do upragnionej Champions League. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest taki moment w życiu nie tylko pewnie moim, ale wielu polskich kibiców, zwłaszcza z moich roczników i starszych, którzy. Zapamiętali sobie polską drużynę walczącą do samego końca z charakterem, a stało się tak dzięki Franciszkowi Smudzie. I dzisiaj, kiedy go wspominam w dniu jego śmierci, za takie momenty my wszyscy kibice powinniśmy być mu bardzo, bardzo wdzięczni. Franciszek Smuda, jako dzieciak urodzony w miejscowości, w malutkiej miejscowości Lubomia na Śląsku, nie miał wielkich perspektyw. Kiedy miał kilkanaście lat, pracował w lokalnym PGR-ze i marzył tylko o jednej rzeczy, żeby się stamtąd wyrwać. A co może być lepszym sposobem, lepszą metodą na wyrwanie się z mojej miejscowości? Oczywiście futbol. Zanim powstało to słynne powiedzenie, to hasło Franek Smuda czyni cuda, zanim on się stał rozpoznawalnym trenerem o wielkim nazwisku jak na polskie warunki, był dość przeciętnym piłkarzem, występował na pozycji obrońcy. W Polsce zaliczył m.in. takie kluby jak Odra Wodzisław, Piast, Gliwice czy też Warszawska Legia. Ale bardzo ciekawy epizod miał za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie grał u boku słynnego George'a Besta, legendy światowej piłki. Podczas amerykańskiego epizodu Franciszek Smuda bardzo mocno zaprzyjaźnił się z legendarnym Kazimierzem Dejną. Obaj też zainwestowali oszczędności swojego życia w biznes, który nie wypalił. Franciszek Smuda po latach, tak wspominał to na łamach przeglądu sportowego, powiem tylko, że przez ten biznes Kazio stracił życie, a mało brakowało, żebym i ja je stracił. Koniec tematu. Masa pieniędzy poszła w kocioł. Zanim Franciszek Smuda został trenerem w Polsce, zanim zaznaczył na polskiej mapie to swoje nazwisko, zanim zaczęto go traktować poważnie, zanim trafił do widzewa i zaczął z nim odnosić sukcesy. Tułał się po tych niższych ligach niemieckich jako piłkarz, później także jako trener. I to była dekada tułaczki. I to nie były kluby stopu, to nie były kluby Bundesligi. To były kluby, których nazwy brzmiały tak, jak wypis z recepty lekarskiej. Ale z całą pewnością warto było czekać, bo widzę wdał Franciszkowi Smudzie coś, czego on w tamtym okresie jako to szkoleniowiec potrzebował. Widzę wdał Franciszkowi Smudzie możliwość. Zrealizowania się w roli trenera na jego warunkach. A dlaczego tak się stało? Bo było biednie, ale też zawsze było wesoło, a Smuda umiał połączyć ze sobą te dwa światy. Nie wydziwiał, nie kombinował. Szukał wśród swoich piłkarzy nie takich, którzy będą tuzami, tylko takich, którzy, jak sam to często podkreślał, będą zabalać. Szukał piłkarzy, którzy skoczą za nim w ogień, którzy pójdą z nim na każdą wojnę. Szukał piłkarzy, którzy będą umieli naciskać przeciwnika, którzy będą potrafili presować, e, zakładać taki pressing, który nie pozostawi rywalowi ani centymetra wolnej przestrzeni na boisku. Okazało się, że ten futbol przeniesiony na polskie warunki z niższych lig niemieckich święci triumfy i pozwala odnosić bardzo znaczące sukcesy. Smuda dwa razy sięgnął z Widzewem po Mistrzostwo Polski, do tego dorzucił wicemistrzostwo kraju. Jego zespół potrafił w Lidze Mistrzów grać jak równy z równym z Borusją Dortmund. Tak, tak, z Borusją Dortmund. Na pewno zespoły, które prowadził, nigdy nie przynosiły kibicom wstydu. To był absolutny pik trenera Smudy. Dlatego być może tak chętnie zawsze wracał do Widzewa. Dlatego, mimo że zmieniał w swojej karierze trenerskiej kluby aż 27 razy, to w tym widzewie pracował czterokrotnie. No i z całą pewnością kibice Łódzkiego Widzewa nie zapomną nigdy Franciszkowi Smudzie tego, co się stało 18 czerwca 1997 roku, kiedy widzew bił się z legią o tytuł Mistrza Polski, przegrywał do 85. minuty 0 do 2, by ostatecznie wygrać 3-2 i zagwarantować sobie tytuł to był kolejny wielki epicki moment w karierze trenerskiej Franciszka Smudy, który budował jego mit, jego legendę. Uważano, że czegokolwiek nie dotknie się Franciszek Smuda, to to zamienia się w złoto. Coraz częściej powtarzano, że tak, to jest właśnie jedyny kandydat do tego, aby objąć fotel selekcjonera reprezentacji Polski, że on tym piłkarzom każe wiadomo co robić i ci piłkarze będą to robić i będą grać do końca i będą grać z charakterem. I być może wreszcie polska reprezentacja pokaże coś na wielkim turnieju. Ale na objęcie posady selekcjonera Franciszek Smuda musiał jeszcze długo poczekać. Smuda zasłynął w polskiej przestrzeni piłkarskiej tym, że nie miał zaufania do psychologów, do fizjologów, do komputerów. Dla niego najważniejsza była jedna rzecz: jego własny nos opowiadał zresztą o tym kiedyś co widzieliście na samym wstępie do tego materiału, że wystarczy jak popatrzy na piłkarza idącego po schodach i już wie jakie ten zawodnik ma umiejętności. Oczywiście im mocniej rozwijał się internet, tym bardziej te barne cytaty ze smudy za pośrednictwem YouTube'a czy różnych portali zaczęły docierać do kibiców i mówiąc delikatnie Kibice nie zawsze traktowali je poważnie. Czas skutecznie obalał jednak te mity. Im bardziej futbol zaczął być napakowany algorytmami, danymi, statystykami, tym mniej w nim było miejsca dla takich ludzi jak Franciszek Smuda. A na pewno nie było już miejsca na takie cytaty jak ten. Pozwolę sobie teraz yy, sięgnąć do ściągi. W komputerze to ja sobie mogę gołe baby pooglądać, a nie piłkarzy. Mój nos jest jak laptop. Mnie prawdziwy laptop służy jako podstawka pod kawę. Albo na przykład na takie cytaty. No, zakładały się te sportestery mhm. czy, czy paski, nie? ale już teraz jakieś, jakieś te humonta, co nakładają do tego, no to to już jest... No, no, no. To tylko jeden z powodów, dla których kariera Franciszka Smudy zaczęła pikować, a zaczęła pikować po Euro 2012, podczas której to imprezy rozgrywanej na polskiej ziemi, a także częściowo oczywiście na ukraińskiej, Zawiedliśmy, nie wychodząc z grupy. Franciszek Smuda zasłaniał się wówczas tym, że jego drużyna nie ma odpowiedniego potencjału ludzkiego, że nie ma na tyle dobrych piłkarzy, żebyśmy mogli Europę rzucić na kolana. No ale jednak podjął tam dużo decyzji, które ja i moi koledzy, dziennikarze, a także kibice uważaliśmy za mocno kontrowersyjne. Innymi słowy, reprezentacja Smudy, chociaż grała u siebie podczas tego turnieju, na sam turniej nie dojechała. Widać zresztą, szczególnie po ostatnich latach trenerskiej kariery Franciszka Smudy, że 2012 rok był taką ważną datą w jego życiu. Możecie sobie popatrzeć teraz na tej planszy, jak wyglądały kluby, jak wyglądała ta praca Franciszka Smudy od 2012 roku. I to już nie był ten sam Smuda. To już nie był ten trener, którego chciały zatrudniać topowe kluby w Polsce i bić się z nim jako sternikiem o europejskie puchary czy o tytuły. Reprezentacja Polski nie była zatem dla Franciszka Smudy trampoliną do czegoś dużo większego, ale de facto ostatnim akordem w jego poważnej trenerskiej karierze. Reprezentacja Polski pociągnęła Franciszka Smudę jako trenera w dół, ale przynajmniej ziściło się to jego wielkie marzenie, marzenie, którego nie zdołał zrealizować lata wcześniej. Kiedy został selekcjonerem kadry, to ta fala krytyki, która na niego spłynęła, dotyczyła głównie kombinowania przy składzie, powoływania piłkarzy, których nazywaliśmy farbowanymi lisami, piłkarzy, którzy niekoniecznie wiele mieli wspólnego z polską poza korzeniami, ale piłkarzy, których po prostu można było powołać. Trochę reprezentację Polski Franciszek Smoda traktował jak klub, do którego można dokonać jakiegoś transferu, a kiedy mu się to wypominało, bardzo się wówczas złościł. Pamiętam, że sam publicznie krytykowałem wybory Smody w tamtym okresie. Ale nie byłem w tym osamotniony, nie byłem też jakoś szczególnie oryginalny, nie płynąłem pod prąd. Natomiast mocno mi się za to oberwało. I historia, którą za chwilę wam opowiem, to jest tylko dowód na to częściowo, ale z drugiej strony też oddaje bardzo dobrze charakter Franciszka Smuda. A historia ta wydarzyła się w budynku Canal Plus na alei generała Sikorskiego, kiedy to tuż przed euro Franciszek Smuda został zaproszony w roli gościa, takiego głównego gościa do popularnego magazynu Liga Plus Ekstra. Pamiętam, że przyjechałem normalnie do tego programu jak co tydzień i na dole powitał mnie Andrzej Twarowski, który powiedział: "Mamy kłopoty, mamy bardzo poważne problemy. Trener Smuda nie chce wystąpić w programie". Zapytałem: "Więc gdzie on jest?". Na co Twaro odparł, że jest w budynku na górze w redakcji sportowej, ale właśnie zbiera się do wyjścia. O co chodziło? Chodziło o to, że trener Smuda nie chciał dzielić studia razem ze mną. Jednego studia. Nie chciał wystąpić w tym samym programie, w którym ja jestem stałym gościem. Powiedziałem więc Andrzejowi, że nie ma problemu. Trener to jest trener, to jest selekcjoner, może zostać, a ja pojadę do domu i przyjadę za tydzień. Ale jako że nie chciano tej sprawy tak zostawić, w roli mediatora pomiędzy nami wystąpił Grzegorz Mielcarski. Zamknęliśmy się w jednym spokoju i. No, naprawdę w tym pokoju wybuchła burza. Trener Smuda przez 5 minut na mnie krzyczał, wypominał mi wszystkie artykuły, które napisałem na jego temat. Oczywiście wszystkie negatywne, wszystkie krytyczne zdania, które tam padały. Na co ja zamiast próbować tę sytuację jakoś uspokoić, odparłem: Po prostu wydaje mi się, że pan się kompletnie nie zna na trenowaniu. Możecie sobie wyobrazić, jak wyglądał Franciszek Smuda: był na twarzy czerwony, fioletowy, zielony. I był taki moment tej rozmowy, że naprawdę wydawało mi się, że trener Smuda po prostu mnie uderzy. Pierwszy raz miałem coś takiego w swojej przygodzie z dziennikarstwem. Ale trener Smuda usiadł w fotelu, ochłonął, odzyskał swoje normalne kolory, po czym wstał i powiedział do mnie tak: Ja jestem od ciebie starszy, i ja teraz wyciągam do ciebie rękę. I ja się chcę z tobą pogodzić, co było, to było, ale teraz jest program i trzeba zrobić program. I takiego Smudę zapamiętam. Człowieka, który miał mnóstwo mankamentów, błądził, jak każdy z nas, ale naprawdę nie dało się go nie lubić. Od rana przypominam sobie różne filmiki z Franciszkiem Smudą, czytam różnego rodzaju cytaty, które po sobie zostawił i zadaję sobie sam pytanie, czy to nie jest jakiś rekord w historii polskiego futbolu, no, bo popatrzcie, o psychologii w piłce nożnej żadnych innych nowych etatów nie będzie. Psychologa też nie, bo nie mamy w drużynie wariatów. Albo to, o selekcji do kadry. Skąd mam brać tych piłkarzy? Znów się pewnie ktoś obrazi, ale skibla ich nie wezmę. Ale w całej tej otoczce żartów i anegdot chciałbym, żebyście sobie zapamiętali jedną najistotniejszą rzecz, a mianowicie to, że trener Franciszek Smuda odnosił. Bardzo duże sukcesy w poważnym futbolu na zawodowym poziomie. Niech to wybrzmi i niech to z Wami zostanie. Nie chciałbym bowiem, żeby po Franciszku Smudzie zostało tylko i wyłącznie coś takiego, że oto Pan z poprzedniej epoki, słynący z przekręcania języka polskiego, jak w tym słynnym cytacie Ty nie bądź taki Alfa i Romeo. Chciałbym, żebyście zapamiętali, że to był gość, w którym ludzie widzieli, naprawdę widzieli zbawcę polskiej reprezentacji. I żebyście sobie zapamiętali, że to nie było tylko szczęście. To wszystko to był efekt tytanicznej pracy. To zresztą najlepiej podsumowuje cytat z samego Franca. Ja nie jestem miękkim chujem robiony. Nie padam na kolana, nie lamentuję. Ja jestem smuda. Mam swój charakter i dzięki temu dotrę do celu. I oczekuję, że jutro gazetę otwieram i jakieś tam petardy będą. Bo to też przyjemne jest. Motywuje do dalszej pracy. Dlaczego ja mam przepraszać kibiców? Gdybyśmy dostawali lanie po sześć, to bym mógł przeprosić. Co? Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek takie, takie coś takiego powiedział.